turniej związany głównie z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, czyli jazda sprawnościowa wykazuje nam to, że młodzi umią jeździć na rowerach, no i wysoką sprawność, tak jak tutaj widać na tym torze, który jest za nami. Tak samo pierwsza pomoc. No, pierwsza pomoc to w życiu nam się wszystkim przydaje, nie tylko w ruchu drogowym, jednakże w domu czy na wycieczce też młodzi tutaj muszą poznać tajniki udzielania pierwszej pomocy. A test z wiedzy, żeby nie płacić mandatu w skrócie. Liczymy, że wszyscy tu są najlepsi, bo to już po finałach, poszczególnych szkołach i gimnazjach. Czyli tutaj mamy sam kwiat młodzieży mysłowickiej, którzy no, dbają o to, żeby było bezpiecznie również na naszych drogach. Taki udział w konkursie powoduje to, że młodzież no, przygotowuje się do przepisów ruchu drogowego, zna te przepisy i miejmy nadzieję, że będzie je stosowała w życiu. Widzimy, że zaangażowanie jest pełne. Każda szkoła przedstawiła swoją drużynę. Drużyny składają się trzyosobowe. Widzieliśmy niedawno Twoje zmagania zręcznościowe i sprawnościowe. Powiedz mi, czy długo przygotowywałeś się do tego konkursu? Tak, cały czas regularnie ćwiczyłem. Też mieliśmy organizowane na naszej sali gimnastycznej takie zawody podobne do tego. Powiedz mi, czy wiesz, co może wnieść ta wiedza, którą dzisiaj tutaj pokażesz do życia Twojego? No myślę, że będzie na drogach dużo bezpieczniej, jeżdżąc tak z wszystkimi rowerzystami i pieszymi. A Ty możesz mi powiedzieć, jak długo się przygotowywałeś do tego konkursu? No, ja tak jak kolega, bo mieliśmy wszystkie próby razem i też dużo jeździliśmy. Czy chętnie bierzecie udział w takich konkursach? Tak, to lubimy takie różne konkursy, ponieważ możemy się z tego dużo dowiedzieć. Co jest najtrudniejsze, teoria, sprawność czy pierwsza pomoc? Chyba te testy, które się pisało. A długo trzeba było się uczyć? No, regularnie, codziennie prawie. Dziękuję Wam bardzo. Wszelkie konkursy, które są związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, są przy udziale policjantów ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Jednakże ten turniej odbywa się corocznie na początku roku. Później mamy jeszcze drugi turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Drużyny, które zajmują pierwsze miejsca w klasach, w gimnazjach i w szkołach podstawowych, będą uczestniczyły w okręgowych. Po okręgowych mamy wojewódzkie, no i po wojewódzkich zostaje już ogólnopolskie. Może się uda, że drużyna z Mysłowic zakwalifikuje się do ogólnopolskiego finału. Udało nam się od kilku sponsorów uzyskać nagrody, niewielkie, ale zawsze jakieś nagrody, z których dzieci się chyba najbardziej cieszą później. Jest firma Spokej, sprzedaż markowych produktów firmy Spokej w Mysłowicach, ośrodek szkolenia kierowców pana Stanisława Wszołka, firma Hebamet. Jest to właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Pan Henryk Zieliński, Agnieszka Zamożny-Sitko, sklep rowerowy na ulicy Bytomskiej, jak również wzmocni ich firma Rudolf Piekarnia Wakstyl w Mysłowicach, która dzieciom ufundowała pączki, żeby po tych ciężkich wysiłkach uzupełniły kalorie.